jakby omówić, no oraz oczywiście kilka słów właśnie na temat firmy, dlaczego tutaj warto inwestować. Więc teraz udostępnię Wam mój ekran, zobaczycie. Powiecie mi, czy widać. Dobra, napiszcie mi, czy widać mój ekran. Okej, dobra. To teraz tak, z racji tego, że nie wszyscy byli w sobotę na webinarze, a chciałabym trochę tak nie robić takiej standardowej prezentacji, a coś, co rzeczywiście się Wam tutaj przyda pod względem praktycznym, no to jeszcze raz omówimy wszystkie funkcje nowego panelu i pokażemy właśnie też takie różne ciekawostki na temat firmy, bo sporo osób właśnie pyta, czy ten projekt jest realny, czy rzeczywiście można na nim zarobić, a tutaj firma jakby daje nam dowody, które są tutaj w panelu i wszystkie dokumenty takie są do pobrania, które właśnie poświadczają, że ta firma jest rzetelna, wiarygodna, no i że generalnie wypłaci nam te pieniądze, tak? No oczywiście tego to nigdy nie możemy być pewni, no ale dają nam tutaj takie gwarancje, można powiedzieć. I teraz tak, tutaj nowy panel możemy sobie oczywiście przyłączać na języki różne. Tutaj, jeśli ktoś by chciał jeszcze przełączyć się na tą starą stronę, to musiałby kliknąć tutaj, przypominam, Previous Design, czyli wrócić do tego starego układu strony. Ale teraz już właśnie prosimy, żeby wszystkie te operacje najlepiej się przenosić na tą nową stronę, no bo po to robili chyba tą nową stronę, żeby z niej korzystać. Ale oczywiście dane nasze do zalogowania się działają i na nowej stronie, i na starej stronie. I tutaj, jak wejdziemy sobie na zakładkę Main, to tutaj mamy nasze imię, nazwisko, nasze salda. Tutaj zobaczcie, mamy zawsze cztery salda. Main, czyli to jest to saldo takie główne. Tutaj, jeżeli doładowujemy jakieś pieniądze, to zawsze one się nam tutaj pokazują. Tutaj mamy premię z programu partnerskiego. Tutaj mamy share z account, czyli to są pieniądze, które tylko i wyłącznie możemy jakby wydać na zakup pakietu jednorazowego. Nie możemy z tego opłacić rat. A tutaj, jeżeli mamy jakieś bonusy, na przykład od firmy, jakieś udziały takie dodatkowe, to tutaj one się wszystkie pokazują. I tutaj mamy natomiast zakładkę News i mamy wszystkie, że tak powiem, newsy, ale jeszcze o tym będziemy tutaj mówić. Może z takich najciekawszych informacji, jeśli chodzi o newsy, Skyway został zaproszony na Międzynarodowe Targi Transportu w 2018 roku. Czyli historia zatacza koło, ponieważ już firma, przypominam, wystawiała się na targach w 2016 roku i teraz widzę, że znowu ich docenili, chcą ich zaprosić, to bardzo dobrze, świadczy oczywiście o tym projekcie. Tutaj osoba pyta, jak nie posiadam karty, jak mogę zapłacić za zakup akcji? Będziemy jeszcze o tym mówić, Krysiu. Możesz na przykład zapłacić możesz bitcoinem, albo możesz zapłacić przelewem bankowym, albo możesz jeszcze procesorami różnymi zapłacić. Ale generalnie jak nie masz karty, a nie wiem, nie umiesz posługiwać się na przykład bitcoinem, zresztą nie wiem, może umiesz, to w tym momencie zapłać po prostu przelewem bankowym. To będę jeszcze pokazywać tą opcję. Tutaj Robert pyta, kiedy będzie dodana informacja o bonusie obok pakietu, tak jak na starej stronie zielone lub czerwone kółko z wykrzyknikiem. Informacja o bonusie obok pakietu, tak jak na starej stronie zielone lub czerwone kółko z wykrzyknikiem. O kurczę. Tu pokazywałam przed chwilą te bonusy, tak? Czyli jeżeli masz jakieś bonusy, dostałeś jakieś udziały gratis od firmy, to tutaj masz to, tutaj to powinieneś mieć. Chyba, że chodzi ci o tą, o rozpiskę rat. To za chwilkę do tego przejdziemy, tak? Tutaj, gdzie na nowej stronie mamy rozpiskę rat, wchodzimy na My Installment zakładka. I o to ci chodzi, że pewnie tutaj powinien być taki wykrzyknik, który informuje, że dostałeś bonus, tak? No na nowej stronie widzę, że czegoś takiego nie ma. Po prostu, jeżeli będziesz mieć bonus, to on tutaj będzie ci się pokaże, ale po spłacie wszystkich rat, tak?
po spłacie wszystkich rat Ci się tutaj bonus pokaże. Przypominam też, że nowe pakiety nie mają czegoś takiego, że opłacimy dwie raty i dostaniesz bonus, ponieważ niestety to było tylko na starych pakietach. W tej chwili natomiast jest jeszcze promocja świąteczna, że jeżeli opłacimy trzy raty za jednym zamachem na nowym pakiecie świątecznym, to za chwilę będę pokazywać, to wtedy dostajesz bonus. Dobra, teraz może tutaj nie będziemy, bo trochę zeszliśmy jakby z tematu. Interesuje mnie przelewem bankowym, to za chwilę wszystko pokażemy, tak? Dobra, ja jadę po kolei i tutaj potem odpowiem na Wasze pytania. Postaram się szybko przedstawić ten panel i kilka takich ciekawych informacji dla osób nowych. Także prosiłabym na razie tutaj, pokażę bardzo szybko te funkcje, a potem będę odpowiadać jeszcze na Wasze pytania. Tutaj mamy zakładkę Events i mamy Webinar Schedule. Tutaj zawsze rozpiska, zobaczcie ile się dzieje. Mamy tutaj co chwilę jakieś webinary, prezentacje na żywo, wszystko. Tutaj jest wszystko jest rozpisane. W Polsce również mamy nawet prezentacje na żywo. Także tutaj no na pewno sporo tu się dzieje i wszystko tutaj mamy informacje. Tutaj mamy jeszcze offline events, czyli offline to jest, jak sama nazwa wskazuje, to są spotkania na żywo właśnie. W Polsce również, czyli jeżeli ktoś po prostu nie już jest zmęczony prezentacjami online, chciałby pójść na prezentację na żywo, zobaczcie jak najbardziej również możesz, może nawet znajdziesz swoje miasto, możesz się wybrać. Zapraszamy. Tutaj mamy tą zakładkę News, czyli jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, co się dzieje w firmie na bieżąco, to tutaj można zawsze sobie wejść, zobaczyć, tak. Generalnie, co jest jeszcze z takich najciekawszych rzeczy, to to, że będzie odcinek kolejki instalowany w Indiach, tak. Także to jest takie najciekawsze newsy oraz to, że firma kształci zespół pracowników, który będzie odpowiedzialny za budowę tej kolei, znaczy nie za budowę, tylko za, przepraszam, za obsługę kolejki, czyli widać, że podchodzą do tematu bardzo poważnie, ponieważ już szkolą pracowników, którzy będą w przyszłości kolejkę obsługiwać, tak? Więc naprawdę bardzo dużo się dzieje, no i oczywiście cały czas budowa jest prototypu. Okej, tutaj Wy sobie piszecie na czacie, my na razie kontynuujemy. Pokazuję kolejne zakładki. Banking Transaction, tutaj mamy wszystkie transakcje, które są na naszym koncie, to tam każdy może zobaczyć. Jeśli natomiast byśmy chcieli doładować konto, wchodzimy na zakładkę Deposit Account i tutaj jest ona Banking Deposit Account i tutaj zawsze wpisujemy kwotę, która by nas interesowała, potem klikamy Deposit, przechodzimy do płatności na przykład kartą, tak, czy tam przelewem bankowym, czy Bitcoinem. No i potem jak doładujemy tutaj kwotę, to te środki nam się pokażą tutaj na zakładce main, tak? Czyli zawsze na zakładce main się nam pokażą te środki, które doładowaliśmy, a następnie możemy sobie opłacić raty, tak? Tylko przypominam, samo doładowanie salda to jeszcze nie jest opłacenie raty, ponieważ musimy wtedy wejść fizycznie w zakładkę investment i my installment, tak? Jeżeli mamy oczywiście raty. I potem klikamy, wybieramy tutaj, zawsze ten zielony przycisk na ratach, wybieramy pay, tak? Czyli to samo doładowanie salda nie oznacza zapłacenia raty. To trzeba pamiętać, że zawsze w te raty trzeba wejść. No i tutaj z kolei mamy jeszcze opcję fund transfer, to nie wszyscy wiedzą, możemy przelać możemy kwotę do dowolnej osoby w Skywayu, na przykład tutaj, jeżeli Krysia chciałaby zapłacić przelewem bankowym, a na przykład tutaj Stanisław jej podpowiada, że przelew bankowy jest bardzo drogi, to Krysia może się ewentualnie z osobą umówić, że słuchaj, nie chcę tutaj płacić prowizji za ten przelew bankowy, jeżeli ty masz środki na przykład na balansie w Skywayu powiedzmy, to przelej mi tą kwotę na mojego Skywaya, bo może wysłać osoba do dowolnego użytkownika, a ja Ci prześlę na przykład na Twoje konto bankowe te pieniądze, tak? Czyli można zrobić taką wymianę, tak? Jeżeli przykładowo mówię, Krysia, wtedy będzie mogłaby się na przykład skontaktować ze swoim sponsorem, osobą, która Cię tu zaprosiła, zapytać się, czy sponsor ma środki na balansie. Jeżeli ma, to niech Ci po prostu przeleje pieniądze na opłatę, a Ty mu wyślesz na konto bankowe. Oczywiście można zrobić też normalnie opłatę przelewem bankowym w programie, no ale to nie ukrywajmy, też tam jest prowizja, tak? Bo to jest po prostu traktowane jako przelew zagraniczny, no i wiadomo, że tam są też pobierane opłaty, tak? Dobra.
Tutaj mamy jeszcze zakładkę Swift Invoices. To są właśnie Swift Invoices, to są wszystkie nasze te przelewy bankowe. Tutaj mamy Withdrawal Request, czyli jeżeli ktoś by chciał wypłacać, to przypominamy, że wypłaty z programu partnerskiego można robić już teraz. Natomiast jeśli chodzi o wypłaty z naszych udziałów, które właśnie kupujemy, tak, bo o to tutaj chodzi w tym programie, że kupujemy udziały, żeby na nich zarobić, póki jeszcze są w dobrej cenie, ponieważ no, nie ukrywajmy, ale w lutym już może być podwyżka cen akcji. To jeszcze nie jest potwierdzone info, ale może być tak, że będzie podwyżka cen akcji, no to warto się tutaj, że tak powiem, z tym zakupem śpieszyć. No i wiadomo, że na pieniądze z naszych akcji jeszcze będziemy musieli poczekać. Tutaj natomiast issued invoice, tu mamy zawsze nasze takie rachunki wszystkie, czyli te wszystkie transakcje, co dokonywaliśmy na koncie, tu się księgują, no i tu mamy zakładkę settings, gdyby ktoś chciał wypłacać, tak, można to sobie ustawić, różne opcje wypłat, tak, ale mówię tylko o prowizjach z programu partnerskiego, ponieważ pieniędzy za nasze udziały jeszcze nie możemy niestety wypłacić, musimy czekać, aż firma wejdzie na giełdę, wtedy będziemy mogli wszystkie nasze akcje spieniężyć po minimalnej kwocie 1 dolar równa się jedna akcja, czyli jeżeli ktoś w tej chwili ma na przykład 500 tysięcy akcji, to w tym momencie ma ile? 500 tysięcy dolarów, tak? Taka jest rzeczywistość. Oczywiście jeszcze na takie pieniądze musimy poczekać, no bo firma jeszcze nie weszła na giełdę. Tutaj mamy zakładkę tak, Investment My Certificates. Tutaj mamy wszystkie nasze certyfikaty, możemy sobie zobaczyć. Trochę tego ja tutaj mam. Generalnie no, każdy certyfikat możemy sobie ładnie zobaczyć, view jak wygląda, tak? Są tutaj wpisane nasze dane, możemy sobie go ściągnąć na komputer. Jeżeli ktoś chce, możemy zapłacić i zamówić te certyfikaty do domu, tylko generalnie wiadomo, niestety to kosztuje 10 dolarów, tak? Więc jeżeli ktoś ma na przykład sporo tych certyfikatów, zobaczcie na przykład ile ja tego mam, bym musiała za każdy certyfikat płacić osobno, co mi się nie bardzo uśmiecha, więc nie muszę po prostu tego robić. Mogę po prostu... jakby nie muszę ich zamawiać, certyfikat ten elektroniczny jest tak samo ważny jak certyfikat papierowy. I tutaj mamy zakładkę jeszcze Investment Program, to pokażemy też właśnie dla osób nowych, jak wyglądają po prostu udziały, tak? I tutaj, jakie mamy po prostu udziały, pakiety. No i tutaj, tak jak mówiłam, no najbardziej popularne to są te ratalne, 25 dolarów miesięcznie, 50 dolarów miesięcznie, 300 dolarów miesięcznie i 100 dolarów miesięcznie oraz jeszcze 200 dolarów miesięcznie. I w tej chwili tak naprawdę bardzo ważna informacja jest taka, że do końca stycznia, zobaczcie, tutaj mamy na górze informację, do końca stycznia mamy taką promocję, że jeżeli ktoś się skusi na te tutaj pakiety z bombkami, tak, czyli to są takie świąteczne jeszcze, to dostajemy 15% udziałów gratis. I myślę, że jest to niezła gratka. Ja sama sobie takie pakiety świąteczne kupiłam, bo fajnie to, no fajnie mieć po prostu dostać taki bonus, ponieważ no nie wiadomo, czy jeszcze takie bonusy w ogóle będą w firmie. Także trzeba po prostu korzystać, póki dają, że tak powiem, gratis. Tylko oczywiście, no żeby dostać taki bonus, trzeba opłacić akurat w tym wypadku 3 raty za jednym zamachem, tak? Czyli jeżeli tutaj klikniesz choose i decydujesz się na taki pakiet, to w tym momencie musisz pamiętać o tym, że trzeba opłacić na przykład 3 razy 25 dolarów od razu, czyli 75 dolarów i wtedy masz bonus 15%, tak? Tak samo jest w tych innych pakietach, że wtedy trzeba opłacić 3 razy za jednym zamachem, żeby był ten bonus przyznany, ten 15% udziałów. Dodam również, że to nie będzie coś takiego, że będziesz mieć opłacony wtedy pierwszą, drugą, trzecią ratę, tylko będziesz mieć opłaconą pierwszą ratę, przedostatnią i ostatnią, tak? Czyli to trzeba o tym pamiętać, kupując te pakiety, że nawet jeżeli kupisz teraz ten pakiet, opłacisz te 3 raty za jednym zamachem, to następny miesiąc, czyli za miesiąc, będzie ta rata płatna, bo tutaj tak to jest skonstruowane, bo to przetestowałam, że jest płatna pierwsza rata, przedostatnia i ostatnia, a te pozostałe w środku to płacimy zgodnie z harmonogramem, tak? Czy tutaj właśnie o tym Was informuję.
I tak to tutaj wygląda. No, pakietów mamy naprawdę bez liku. Tutaj mamy również pakiety jednorazowe, jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty. To przykładowo zaznaczamy cyk, tutaj jedyneczka, czyli to znaczy ilość. A tutaj zobaczcie, najtańszy jest od 15 dolarów, chociaż to tak naprawdę nie jest opłacalne, no bo zobaczcie, kupujemy 450 udziałów, kapitalizacja 450 dolarów. No nie wiem, jak na takie jeszcze tutaj rok czy dwa czekania na te pieniądze, to ja wolę szczerze mówiąc czekać na dużo większe kwoty niż 450 dolarów, bo dlatego się decyduję na te pakiety wyższe niż to 15 dolarów, tak? Ponieważ zawsze, zobaczcie, tak tutaj ta kapitalizacja wygląda, no. Tyle masz udziałów, to tyle masz po prostu generalnie potem po tej kapitalizacji dolarów, tak? Także dla wielu to może wyglądać nierealnie, ale za chwilę jeszcze podamy dowody, które pokażą, że to jest jak najbardziej projekt realny. Tutaj też właśnie przy wyborze tego pakietu zawsze tutaj możemy kupić pakiet na siebie albo na dziecko. Wtedy wybieramy na przykład, musimy wcześniej dodać to dziecko, jeżeli chcielibyśmy na dziecko kupić w panelu, czyli byśmy musieli kliknąć tutaj dodaj osobę niepełnoletnią i mogę na nią kupić po prostu pakiet, mogę po prostu na nią potem ten pakiet przypisać, bo pakiety też są dziedziczne, tak? I tutaj mamy zakładkę tak, zapłać zewnętrznych środków, czyli tutaj mamy te konta, które są na naszym panelu, albo mamy zewnętrznych środków, no i tu mamy masę tych różnych procesorów, możliwość wpłaty kartą, Bitcoinem, Perfect Money, tak? I tutaj jest też ten bank transfer, czyli przelew bankowy. Jeżeli ktoś chce, to można też tym zapłacić. Wtedy trzeba po prostu ten Swift, kuleczkę tutaj wybrać, tak? Dobra, to tyle, jeśli chodzi o te zakładki. Tutaj jeszcze przypominam o konieczności weryfikacji. Po prostu tutaj, jeżeli nie masz weryfikacji zrobionej, to się nie dziw potem, że ci się certyfikaty nie pokazują. Więc trzeba jak najbardziej weryfikację zrobić, wysłać skan swojego dowodu osobistego oraz potwierdzenie adresu Twojego zamieszkania. Tutaj mamy jeszcze personal data, czyli po prostu dane w profilu. To sobie wszystko tutaj możemy na bieżąco zmieniać. No się nie, no jeżeli ja już teraz w sumie zweryfikowałam, to nie bardzo. Tak samo są osoby, które nie wiem, na przykład kupiły bardzo dużo tych pakietów. Powiedzmy, kupiły 10 pakietów i się pytały, czy mogą pakiet jakiś na przykład teraz odsprzedać komuś, bo on ma 10 pakietów i na przykład jeden by chciał komuś odsprzedać. No i niestety nie za bardzo jest taka możliwość, ponieważ jest to przypisane do Twojego konta, także wybieramy pakiety świadomie. Oczywiście to też tutaj tak nie jest, że jeżeli ktoś nie opłaci raty w terminie, to nie wiem, świat się tutaj wali. To nie jest to coś takiego jak, nie wiem, jak bierzemy kredyt w banku i potem windykacja nas ściga, bo mamy, że tak powiem, opóźnienia. Tutaj tak to nie wygląda. Po prostu firma wychodzi z założenia, że jeżeli wybrałeś pakiet ratalny, to wiesz, co robisz i zobowiązujesz się sam do przestrzegania i pilnowania terminów, tak? Jeżeli natomiast ktoś się spóźni tak do 10 dni z płatnością raty, no to w tym momencie nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli już przekroczymy 10 dni, to może się zdarzyć sytuacja, że firma anuluje nam raty i wróci nam środki na balans, ale wtedy od razu mówię, wraca na ten balans share z account, tak? I wtedy z tego balansu share z account nie możemy już kupić pakietu ratalnego, tylko możemy tylko i wyłącznie pakiet kupić jednorazowy. No, a od razu zaznaczam, że pakiety jednorazowe są jednak mniej korzystne warunki niż pakiety ratalne, więc warto jednak rzeczywiście tych rat pilnować. Także to tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie formalne. Tutaj zobaczcie, mamy profile, dokument, to jest właśnie bardzo fajna zakładka. Chciałam Wam pokazać, bo tutaj mamy tak, takie rzeczy, których wiele osób nie wie, że takie coś istnieje w ogóle. Tutaj na przykład mamy właśnie 15 stadii rozwoju programu. I mamy wszystko tutaj ładnie określone. No, co prawda jest to po rosyjsku, może dałoby to radę przetłumaczyć na polski. Tutaj prosiliśmy Natalii, ale nie wiem. Mam nadzieję, że Natalia będzie mogła to przetłumaczyć. Krysia pyta, czy będzie tłumaczenie w języku polskim strony, tak? Generalnie nie wiem. No, były takie plany, ale tutaj też na przykład, Krysia, jak masz tą przeglądarkę Google Chrome,
i masz na przykład zainstalowanego tego tłumacza Google, to zobacz, jak sobie tutaj klikniesz na tłumacz, zawsze na tą taką literkę G klikamy w przeglądarce, to ci wszystko pokazuje ci wtedy po polsku, tak? Wiadomo, że to jest takie tłumaczenie trochę kali pić, kali jeść, ale generalnie działa to, tak? Więc zalecam używać wtedy przeglądarki Google, Chrome i wtedy klikasz na tą tutaj ikonkę G i on po prostu ci przetłumaczy na polski, tak? Także to jeśli chodzi o twoje pytanie. A jeśli chodzi o to tutaj tłumaczenie tego harmonogramu, no to bardzo byśmy chcieli, żeby na przykład Natalia no może to przetłumaczyła, no bo ona szczerze mówiąc no, jest Rosjanką, tak, i wybitnie również mówi po polsku. Natalia, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to jest osoba, która bardzo nam pomaga w kontakcie z firmą, jeżeli są takie bardzo trudne sprawy, na przykład jakieś takie techniczne na waszym koncie, to Natalia jest, że tak powiem, pierwszą osobą, do której wszyscy dzwonią, no też wiadomo, że wszyscy ją trochę zamęczają, no ale naprawdę bez Natalii to ten biznes by tutaj no, nie funkcjonował, tak? Bo ona pierwsza zawsze pomoże i mówię, mówi wybitnie dobrze po polsku, mieszka na co dzień w Gdańsku, więc po prostu no, w sensie mieszka w tej chwili w Polsce, no ale rodowitą jest Rosjanką, tak? Z nią takie wszystkie trudne sprawy najczęściej osoby załatwiają. Chociaż wiadomo też zawsze w pierwszej kolejności, jeżeli mamy jakąś taką sprawę trudną do załatwienia, to poleca się napisać do supportu. Wtedy wystarczy, że tutaj po prostu klikniemy i od razu praktycznie automatycznie zgłasza się konsultant, tak? Tutaj wtedy jak chcemy, na przykład mamy jakąś sprawę, chcemy do nich napisać, klikamy po prostu tutaj, wpisujemy swoje imię, natomiast tutaj wpisujemy swój adres e-mail, żeby oni wiedzieli, z kim rozmawiają. I tutaj zobaczcie na dole, rozpoczynamy konwersację, tak? Tutaj zgłasza nam się w tym momencie konsultant. O, już się nam zgłosił, teraz tylko nie będę z nim rozmawiać. Po prostu możemy też do nich pisać nawet po polsku. Wtedy oni sobie przez tłumacza Google sobie na przykład przetłumaczą to. Także można też nawet do nich pisać po polsku. Okej, to tak informuję, jakby ktoś chciał się kontaktować z supportem. No i co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać? Aha, te 15 stadii rozwoju firmy Skyway, czyli daty, tak? No bo wiadomo, że każdego, kto jest w tym projekcie, najbardziej interesuje co? Oczywiście zysk, tak? Czyli kiedy w końcu dostaniemy pieniądze za nasze udziały. Jeżeli ktoś umie po rosyjsku, fajnie, może sobie tutaj poczytać, zobaczcie, tutaj jesteśmy w tej chwili w tym stadium, czyli stadium to jest 11, a zobaczcie, ile już tych stadiów przeszliśmy. Bo generalnie projekt Skyway jest rozwijany już, sama technologia była rozwijana od 1978 roku, czyli praktycznie już 40 lat za chwilę stuknie. A jakby sam prototyp, czyli sama ta kolejka fizycznie zaczęła być budowana właśnie w tutaj 2013, 2014, no de facto 2015 to ten prototyp na Białorusi ruszył, a wcześniej wiadomo była po prostu robiona na niego składka pieniędzy. Tutaj zobaczcie, jest 15 stadiów rozwoju, my jesteśmy w tej chwili w 11 stadium i firma naprawdę wszystko robi zgodnie z harmonogramem, także jeżeli są osoby ciekawe, mogą sobie poczytać. No najważniejsza informacja, jeśli chodzi o rok 2017, który no myślę, że będzie szczerze mówiąc przełomowy, tak? Przełomowy. To w tym momencie jest to, żeby firma skończyła prototyp kolejki, który buduje na Białorusi. Ma to skończyć pod koniec tego roku. Jak to zrobi, to wszystko może znacząco właśnie przyspieszyć, tak? I tutaj generalnie również jest w tym dokumencie na temat giełdy, także można sobie go po prostu przeczytać, no ale mówię, najlepiej by było, żebyśmy wiadomo mieli tłumaczenie na polski. Okej, co jeszcze tutaj Wam pokażę? No pokażę Wam jeszcze takie rzeczy marketingowe, czyli wiecie, gdzie są Wasze reflinki, jakie mamy fajne stronki do polecania. Tutaj w tym momencie, żeby to zobaczyć, to idziemy zawsze tutaj Go to Partner Kabinet, czyli ten pomarańczowy przycisk. I tutaj, tutaj mamy, tutaj jest po prostu rozpiska, ile tam było obrotu
obrotu w Waszej grupie i również mamy plan marketingowy omówiony, tak? A więc tutaj można sobie na to zerknąć, ile po prostu mamy, czy jak wygląda generalnie plan marketingowy. Tutaj mamy My Strukturę, ale bardzo ciekawa informacja jest taka, że My Strukturę niestety nie pokazuje tutaj danych teraz już poleconych. Wcześniej w panelu pokazywało dane polecone, a teraz, jeżeli ktoś się do nas zarejestruje, dostajemy SMS-a, tak? Dostajemy SMS-a i w tym momencie wiemy, że ta osoba się do nas przyłączyła. Tutaj mamy referral links. Tutaj mamy właśnie te nasze linki, to bym właśnie chciała Wam pokazać, bo są bardzo ciekawe. Tutaj ten pierwszy link to jest oczywiście z Waszym linkiem, ponieważ jeżeli kogoś zarejestrujemy ze swojego linka, mamy oczywiście bonusy, tak? I mamy i środki pieniężne dostajemy. I jeżeli jesteśmy też na wyższych kwalifikacjach, dostajemy też akcje gratis. Tutaj to jest pierwszy link, gdzie po prostu rejestrujemy osobę, czyli jeżeli byśmy chcieli osobę zarejestrować, taka, która już po prostu jest, wie o co chodzi w projekcie, to wtedy dajemy jej ten pierwszy link, tak? To sobie zapamiętajcie. Jeżeli natomiast to ma być do takiej osoby nowej, która jeszcze, że tak powiem, nie wie o co chodzi w projekcie, to polecam te stronki. Bo są, że tak powiem, bardzo rozbudowane. Myślę, że są fajne i podają argumenty takie właśnie za tym projektem, tak? Na przykład, jeżeli mamy jakichś takich niedowiarków, którzy nie wierzą w ten projekt, możemy im powiedzieć i pokazać na przykład, no zobacz, to jest ta technologia, została zatwierdzona przez Radę Ekspertów przy Ministerstwie Transportu. Tutaj chodzi generalnie o Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej, tak? Czyli jakby Ministerstwo Transportu Rosji by nie zatwierdzało sobie czegoś, co by było nie wiadomo, nie wiem, jakby, że tak powiem, jakimś nierealnym projektem, tak? Więc jeżeli to po prostu zatwierdziło, to widzi w tym rzeczywiście duży potencjał i widzi, że to jest projekt realny. Tutaj mamy też takie kalendarium. Jeżeli ktoś by się pytał, jak to wszystko się zaczęło, no to mówimy, że sama technologia jest rozwijana 40 lat, ale natomiast jeżeli chodzi od kiedy zaczęło być to fizycznie budowane, to w kwietniu 2015 zaczęła być już budowana ta kolejka, czyli ten prototyp, ponieważ cały czas to na każdym webinarze powtarzam, musi być prototyp, żeby pokazać potencjalnym inwestorom. No bo jeżeli inne kraje będą chciały u siebie wdrożyć tą kolejkę, a już wiadomo, że chcą, to trzeba im po prostu coś pokazać. Oni nie kupią kota w worku, tak? A im więcej krajów zainstaluje u siebie tą kolejkę, to tym, no my też wtedy się na tym bogacimy, tak? Więc to jest wszystko powiązane. Firma musi zarobić Skyway, żebyśmy my również zarobili. Tutaj zobaczcie, jeszcze kolejne daty. W maju 2016 roku ta kolejka też zaczęła być instalowana w Australii. We wrześniu 2016 firma pojawiła się na targach InnoTrans, czyli Międzynarodowych Targach Transportu. Następnie w październiku 2016 już zaprezentowała systemy transportu, tak? Czyli de facto pokazała, jak ta kolejka już jeździ, ponieważ była prezentacja już tego prototypu. I tutaj no 2017, no to można powiedzieć, że to jeszcze jest przed nami. Tutaj generalnie no, takie mamy rozpiskę, jakie są zalety. Podstawowa zaleta jest taka, że jest to transport 2 do 3 razy tańszy od zwykłego transportu drogowego. Więc kto de facto nie chciałby mieć u siebie takiej kolejki, jeżeli jest ona dużo tańsza, bardziej przyjazna dla środowiska, dzięki tej technologii znikną korki, tak? Prędkość Skyway to do 500 km na godzinę, jest to technologia bezpieczna i mamy już dużo zamówień wstępnych, ponieważ dużo krajów już wstępnie chce u siebie to zainstalować, tak? I tutaj zobaczcie, technologia Skyway otrzymała dwa granty od ONZ. Widzicie to? Czyli to jest właśnie taka informacja dla niedowiarków, że rzeczywiście ta technologia cieszy się uznaniem, tak? Również tutaj zobaczcie, tutaj jakie podmioty są w to zaangażowane. Narodowa Agencja do Spraw Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś,
No, organizacja Easy, no to jest organizacja, która zajmuje się papierami wartościowymi. Ale najważniejsze de facto jest to, że Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej uznało technologię transportu strunowego za innowacyjną. No i tutaj, co jeszcze ciekawego, tutaj zobaczcie, jeśli by ktoś chciał jakieś takie dokumentacje, to też wszystko możemy takim osobom zainteresowanym właśnie pokazać. Naprawdę, jeśli chodzi o te dokumenty, to mamy tego bardzo, bardzo dużo. Okej. Tu jeszcze zobaczcie, jest inna stronka. To wszystko macie w panelu, więc ja to tylko tak omawiam pobieżnie, żebyście po prostu sobie to zobaczyli. Co tutaj jeszcze jest ciekawe, nie chcę tak wszystkiego dokładnie omawiać. To jest to, co Wam mówiłam, tak? Czyli, że jest 15 tych etapów inwestowania, a my już jesteśmy, zobaczcie, na końcu, czyli 2017. Daj to potem link, żeby można było to obejrzeć potem. No to Ewa, to masz wszystko te takie strony, masz to potem w panelu, tak? Jeszcze raz pokażę, gdzie to można znaleźć. Jak wejdziesz na swoje konto Skyway, to masz te wszystkie strony i to można sobie wszystko poczytać, także ci pokażę, gdzie to po prostu znajdziesz. Wchodzisz na tą zakładkę Go to Partner Kabinet, na ten pomarańczowy link i tutaj właśnie ja omawiam te wszystkie stronki, które tutaj są pokazane i to jest zakładka Referral Links, tak? Czyli jeszcze raz, pomarańczowy przycisk, no teraz on już się zrobił zielony, ale zobacz, wcześniej był pomarańczowy. Go to Investor Kabinet i następnie Referral Link, to jest drugi krok. I tutaj mamy wszystkie nasze te stronki, które ja właśnie omawiam, tak? Także to mówię dla Ciebie, żebyś wiedziała, gdzie to po prostu znaleźć. Tutaj chciałam tylko Wam jeszcze powiedzieć, że zobaczcie, my jesteśmy w tej chwili na ostatnim etapie 2017, czyli to jest już praktycznie etap, który polega na tym, że ta technologia będzie wdrożona na całym świecie, ponieważ zainteresowanie tą technologią jest ogromne. Jesteśmy już po tym etapie opracowania technologii, po etapie projektowania, po budowie. No, budowa cały czas wiadomo trwa, ale że tak powiem tutaj została zaczęta demonstracja i certyfikacja. Właśnie demonstracja tej kolejki już była, certyfikacja już była. Certyfikacja wiadomo ma no, kolosalne znaczenie dla nowych technologii, a my jesteśmy na ostatnim etapie, więc naprawdę w lepszym czasie nie mogliśmy być. O, tutaj zobaczcie, nam pokazują aktualny etap rozwoju 8. To trzeba jeszcze zweryfikować, bo ja tam wcześniej Wam mówiłam, że jest 10, ale to trzeba zobaczyć, jak będziemy mieć ten harmonogram przetłumaczony, to sobie zobaczymy dokładnie, na którym jesteśmy etapie. No ale generalnie wiadomo, że cały czas tutaj coś się dzieje i tutaj mamy wstępne zamówienia, czyli firmom zainstalowaniem tej kolejki jest zainteresowanych bardzo dużo państw. I generalnie wstępne zamówienia na tą kolejkę szacuje się na wartość 164 miliardów dolarów. Jeżeli inni ludzie tyle zainwestują w tą kolejkę, no to ja powiem szczerze Wam, że my już jesteśmy ustawieni, ponieważ no, my zainwestowaliśmy w tą kolejkę wtedy, kiedy ona jeszcze nie była nikomu znana. A zobaczcie, jakie tutaj mają być trasy. Londyn, Berlin, Moskwa, Tokio. Tak, Moskwa, Minsk, Wilno, Kaliningrad. Jest naprawdę bardzo dużo. Melbourne, Sydney, tak, to właśnie jest też taka sztampowa trasa, którą oni chcą po prostu wdrożyć. Także naprawdę to są rzeczy, które będą po prostu wdrożone, jestem o tym przekonana. No tylko na wszystko potrzeba czasu, tak? Tutaj jeszcze oni pokazują, że ile możemy tutaj zarobić. No zysk ponad 3000%. To jest takie, myślę, minimum, tak? Jakie tutaj możemy zyskać. No a ile zyskasz w banku, no to każdy wie, tak? Okej. Dobra, no to ja tutaj będę za chwilę kończyć. Jeszcze Wam pokażę tą ostatnią stronę, jeżeli ktoś nie widział, i jeszcze na Wasze pytania odpowiem ewentualne. Tą stronę już pokazywaliśmy. Myślę, że to są rzeczywiście fajne te strony. Tutaj mamy też
Jeszcze jedną stronę. Aha. Tutaj generalnie to jest wszystko to samo, czyli jakby możemy to sobie po prostu zobaczyć, jak sobie to otworzymy, te strony w panelu. Tutaj mamy dokładnie oszacowane też wskaźniki zwrotu, czyli mamy wszystko też wyliczone. Wariant optymistyczny to jest 514%, wariant pesymistyczny 73%. Ale generalnie to jest takie ujęcie jakby nie do tego, ile my zarobimy z udziału, bo mówiłam, że tam będzie więcej dużo procent, tak? 3000 to jest minimum absolutny procent, który my możemy tutaj zarobić. To jest akurat oszacowanie tego, ile zarobi Ekotechnopark, czyli ten prototyp na Białorusi, tak? Dobra, tutaj nie będę się za bardzo już tutaj rozgadywać. Po prostu teraz, jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie i odpowiadam i czekam na Wasze pytania, tak? Tutaj jeszcze to, co Wam wcześniej tutaj nie pokazałam, ten reward plan, to jest właśnie ten marketing plan, czyli ile dokładnie dostajemy, jeżeli zaprosimy osoby, jeżeli nawet jesteśmy na koncie darmowym. Oczywiście tego nie polecam, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś nie zainwestuje w biznes, to po prostu no, nie będzie miał przekonania, żeby ten biznes dalej polecać. Tak ja sama widzę po sobie. Jeżeli na przykład wchodzę gdzieś za darmo, tak naprawdę nie mam po prostu wiary za bardzo w dany biznes. Jeżeli zainwestuję, to po prostu no jakby bardziej ten biznes czuję, tak, no włożyłam już pieniądze, tak? Tak to po prostu działa psychologia ludzka. Jeżeli po prostu ty na przykład nie masz wykupionych udziałów, albo nie wiem, masz ich mało, to ja uważam, że w sumie no nie wiem, czy po prostu wierzysz w ten biznes. Oczywiście no wyłączamy tutaj sytuację, jeżeli ktoś ma trudną sytuację finansową, nie stać go na razie na więcej udziałów. Ja to doskonale rozumiem, także nie generalizujmy. Tutaj zobaczcie, jeżeli ktoś jest na darmowym koncie, no to już nawet zarabia z czterech poziomów, tak, 15, 4, 2 i 1%, tak? A jeżeli oczywiście osoba zainwestuje, no to zwiększa się mu po prostu liczba poziomów, z których może zarabiać. Mówię, prowizje z marketingu możemy wypłacać teraz, albo możemy przeznaczyć na zakup udziałów, tak? Dobra, czy mamy jakieś pytania? Nie widziałam początku webinaru i nie wiem, czy ten temat był poruszany. Mam pytanie, w jaki sposób na tej nowej stronie opłacać kartą? Dobra, to jeszcze pokażemy specjalnie. Momencik. Oczywiście muszę zalogować. OK. Żeby opłacać na nowej stronie, no to zrobimy tak. Wchodzimy na zakładkę Banking, Deposit Account. I tutaj po prostu wpisujesz kwotę, którą chcesz doładować. Czyli jeszcze raz to pokazuje Banking, Deposit Account, czyli składasz depozyt, tak? I tutaj na przykład, nie wiem, chcesz doładować na ratę powiedzmy 25 dolarów, klikasz 25, depozyt i tutaj przekieruje cię do wpisywania danych karty. Następnie ta kwota się zaksięguje tutaj na tym koncie main. Tutaj będziesz to widzieć, a jak potem będziesz chciał płacić ratę, to musisz wejść na zakładkę Twoje raty, tak? Czyli Twoje raty to już będą w zakładce Investments, My Installments. Jak wejdziesz na swoje raty, to w tym momencie tutaj musisz jeszcze kliknąć ten zielony przycisk Pay, tak? Ponieważ samo doładowanie konta to nie wystarczy, bo nie będziesz miał wtedy opłaconej raty. Czyli przypominam, najpierw banking, deposit account, to jest doładowanie konta, a żeby potem opłacić tą ratę z tych pieniędzy, które już doładowałaś, to musisz wejść w zakładkę investment i my installment i kliknąć zielony przycisk pay. OK, to mam nadzieję, że to wyjaśniłam. Jeżeli nie będę budowała struktury, to co będzie? Kresiu, dobre pytanie. Generalnie budowa struktury nie jest obowiązkowa. To jest program inwestycyjny, gdzie po prostu inwestujemy pieniądze w projekt, w który gorąco wierzymy, że rzeczywiście jest jednym z najlepszych obecnie projektów inwestycyjnych, ja tak uważam. Także nie trzeba tutaj budować struktury. Po prostu to jest dla osób, które mają ochotę to robić, tak? Teraz, czy rejestracja z linku ze starej strony jest OK? Tak.
te linki de facto są wszystkie takie same, także stara strona też cały czas działa. Gdzie pojawia się karta? Dobra, no to chyba muszę tutaj zrobić w takim razie zakup, bo no nie wiem, jak coś tutaj omówić. No dobra, zakładając, zrobię sobie coś takiego, pokażę Ci przykładowo. Załóżmy, żebym chciała doładować, nie wiem, dobra, 10 dolarów. I w tym momencie klikam depozyt, tak? O, widzę, że... I widzisz, teraz kliknęłam zielony depozyt i na dole mi się pokazują te różne rozpiski, rozpiska różnych form płatności. Tutaj, jeśli chcę, to wybieram formę płatności Visa. Zobacz. I w tym momencie tutaj przelicza mi na ruble, ale to mogę pominąć. Generalnie po prostu tak on tutaj przelicza. Płatność jest tak czy siak w tej walucie, którą masz na koncie. Czyli wybieram teraz Visa. I tutaj klikam ten czerwony Next, tak? I teraz tutaj muszę wpisać numer karty. Tak, i tutaj imię i nazwisko. A tutaj data ważności. No i te trzy cyfry z tyłu karty. Jak tutaj bym to wypełniła, to on mnie przekieruje do banku, ale w banku jeszcze też będę musiała podać tam kod autoryzacyjny, który przyjdzie mi na SMS-a, tak? Ponieważ to jest takie zabezpieczenie, czyli jeżeli ktoś by znalazł teoretycznie Twoją kartę, chciałby nią zapłacić tutaj, to nie może, ponieważ bank w tej chwili bardzo często wymaga jeszcze autoryzacji kodem, który przyjdzie Ci na SMS-a. No i bardzo dobrze, uważam, że to jest bardzo dobre zabezpieczenie ze strony banku. No i potem jak tutaj to będziesz, to opłacisz, to będziesz miała na saldzie te środki zaksięgowane. Tak, już wiem, dzięki Justynko, resztę już znam, ok. Ile zostało akcji do kupienia? Generalnie nie wiadomo, ale wiadomo, że cena akcji może się podwyższyć już w lutym. Także generalnie nie wiadomo dokładnie, ile jeszcze akcji zostało, tak? Ale zobaczcie, wartość tej technologii jest szacowana na no, minimum to 400 miliardów dolarów, tak? Dobrze, tutaj liczę, tak. Także taka jest wartość. No, jeśli chodzi o to, ile akcji jeszcze zostało, no to nie mamy na razie takiej informacji. Ale nie ukrywajmy, że firma też będzie chciała w przyszłości pewnie raczej, żeby korporacje i takie firmy inwestowały w Skyway, nie tylko tacy prywatni inwestorzy, no mali w cudzysłowie inwestorzy jak my, tak? Okej, dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Mówię, naprawdę zachęcam sobie te stronki poczytać. Ja teraz nie będę tego wszystkiego omawiać, ale są tutaj fajne szczegóły. Dobra, czekam, czy mamy jeszcze jakieś pytania. I na pewno, też na pewno, jeśli chodzi o tą podwyżkę cen akcji, to nie będzie czegoś takiego, że firma nam powie z dnia na dzień, że jest już podwyżka. Tylko zazwyczaj na pewno będzie komunikat w panelu i wtedy po prostu, no na przykład da nam 2 tygodnie jeszcze na zakup akcji po starej cenie, tak? Tutaj się pewnie pojawi w panelu zegar, taki zegar odliczający czas. Dobra, czekam, czy jeszcze mam jakieś pytania. Kiedy będzie następny webinar? No jeżeli Andrzej wyzdrowieje, wiem, że ostatnio był chory, no to będzie w środę prowadzić webinar. Tak już tak to wygląda w środę, bodajże o 20:30, ale też czy Natalia poda na czacie Skywaya, tak? Na czacie na Skype, tak? Okej, dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania, bo jak nie, to kończymy. Promocja trwa do jutra. O, dobrze, Robert, że mi przypominasz, bo miałam jeszcze o tym przypomnieć. Tak, do 31, czyli do jutra włącznie, mamy możliwość zakupu tych pakietów świątecznych. Nie wiem, czy mi się jeszcze raz to uda pokazać Wam te pakiety, ale generalnie tak, do jutra ono trwa. Jak wejdziemy tutaj w zakładkę Investment i Investment, tak, Investment Program,
To w tym momencie to są te pakiety właśnie z bombkami, czyli to są te pakiety, które do 31 stycznia, czyli do jutra włącznie, 15% dostajemy akcji gratis pod warunkiem, że opłacimy 3 raty za jednym zamachem. Ja sama sobie takie pakiety wykupiłam, bo nie wiadomo, czy potem jeszcze będą jakieś takie fajne bonusy, a myślę, że można z tego jeszcze skorzystać. Tak, godzina 22 naszego czasu. Okej, to dzięki tutaj za podpowiedź. Tak, ponieważ w Rosji jest wiadomo 2 godziny zawsze do przodu. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytanie? Jak nie, to kończymy. Tak jak mówiłam, Krysiu, webinar następny to pewnie będzie o 20:30 w środę, to na czacie Skyway jeszcze będzie informacja, tak? Okej, to dziękujemy bardzo i w takim razie miłego wieczoru wszystkim życzę.